Cześć, witajcie, ja jestem Bartek, a to jest kanał Rowerowe Wyprawy. W tym materiale będzie o Crosso po raz tysięczny. Zapraszam. Moi drodzy, sakwy od Crosso były już kilka razy na tym kanale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były po raz kolejny, dlatego że chciałbym wam przedstawić to, jak wyglądają moje po przetyraniu miesięcznym przez Hiszpanię i Portugalię, ponieważ w jednym z ostatnich materiałów, właściwie w ostatnim, w którym są Crosso, możecie je znaleźć na kanale, przedstawiałem wam sakwy, które kupiłem specjalnie na tą miesięczną wyprawę. No i przyszedł ten czas, żeby je podsumować, ponieważ poza tamtą wyprawą przeżyły jeszcze kilka innych wycieczek. I pokazać wam, jak wyglądają te sakwy z kordury stricte, w systemie klik, jak to wszystko się sprawdza na przestrzeni czasu, na przestrzeni kilometrów i czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak mówią, albo tak źle, jak mówią, więc postaram się wam to pokazać, no i pokazać wam takie moje zdecydowanie największe zaskoczenie z produktów tegoż producenta na ten wyjazd. Zacznę od małych sakw. Wybaczcie, że jest brudna, ale to jest sakwa, którą jeszcze miałem w Portugalii w listopadzie i po prostu jej nie umyłem. Małe sakwy 2x15 wyglądają po 1000-1500 km w takim średnio przyjaznym terenie w ten sposób. Jak widać, gdzieniegdzie są brudne. No tutaj są brudne bardziej, ale nie to nas interesuje. Interesuje nas, czy są jakieś przetarcia. Ano, przetarć nie ma, ani na górze, ani na dole, ani w zasadzie nigdzie, gdzie byśmy nie spojrzeli. Nic się z tymi sakwami nie stało, jeżeli chodzi o sam system klik, ponieważ kilka lat temu, kiedy wchodził, słyszałem różne opinie, że plastiki to się nie nadają, że tylko metalowe. Ortip też ma plastiki i się nadają. Jeżeli chodzi o system klik, absolutnie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko trzyma się dobrze, bardzo fajna regulacja, dość taka powiedzmy gęsta, dzięki czemu można to dopasować do konkretnego bagażnika. Ja z tym miałem duży problem, bo mam bagażnik naprzód od Sport Arsenal i tam jest takie są jakby tylko taki mały fragment, w którym można te haki zamocować. Działa, nie mam żadnych zastrzeżeń absolutnie. To jest sakwa numer 1, ja je będę tu odkładał sobie na bok. Sakwa numer 2, trochę czystsza, bo wykąpana, ale jak widać nie wszystko zeszło, więc tutaj musicie wziąć to pod uwagę, że sakwy z kordury będą trochę rzeczywiście trudniejsze w utrzymaniu czystości, aczkolwiek uważam, że mają się nieźle. Myślę, że gdybym to potraktował tak bardziej rzetelnie, to pewnie by to zeszło, no ale tutaj jakby nie mam się do czego przyczepić. No, w środku sakwa wygląda dobrze, wszystkie zaczepy i te plecki jak gdyby są w jednym kawałku, nic tu nie odpadło, wszystko się trzyma bardzo fajnie. No, zamykaj się. System Crosso tak samo. Nic się tutaj nie dzieje. Wszystko działa, nic się tutaj nie połamało, to wszystko jest oryginalnie tak jak było. Podobnie z tym palcem, on jest przesuwny, jego można tutaj taką śrubą przykręcić troszeczkę bardziej, żeby mniej się ruszał na boki, ale ten palec też tak naprawdę, no to jest mocne tworzywo, tu się nic z tym absolutnie nie stało, a po wertepach jeździłem naprawdę solidnych. Dobra, odkładam to. Przejdźmy do dużej sakwy, bo tutaj też jest jedna fajna rzecz. No jeżeli chodzi o ogólny wygląd, no to tak szybciutko, no tu jak na każdej sakwie będzie to samo, czyli będą jakieś tam brudne rzeczy, takie powiedzmy od smaru, od jakiegoś takiego brudu i poza tym nic tu nie znajdziecie. Środek wygląda tak samo, czyli tutaj też te plecki wszystko wytrzymało, nic się tutaj nie oderwało, nic się tutaj nie przesunęło. Natomiast to, co jest bardzo fajne i co osobiście jakby kupiłem, bo akurat te sakwy, które kupowałem, miały tą wbudowaną opcję, czyli tak zwany system X, czyli tutaj takie dodatkowe zaczepy z tyłu dużych sakw, do których można przymocować takie jakby kieszenie zewnętrzne, w które można jeszcze coś tutaj włożyć. Tutaj można włożyć albo taką specjalną małą sakiewkę, którą pokażę wam od razu, która wygląda tak, lub tak, bo są różne rodzaje, są z poliestru, czyli z tej plandeki i z kordury.
No ale ja tutaj, tam na zdjęciach będziecie mieli przebitkę, ja tutaj woziłem w jednej sakwie buty po prostu, żeby nie brudzić sobie rzeczy w środku, a w drugiej miałem butlę na benzynę. Do kuchenki w mojej zasady, że jeżeli miałoby się cokolwiek, nie wiem, rozcieknąć, cokolwiek stać, no to raczej nie chcę, żeby to się stało w środku sakwy. No i tak mamy zarówno z jedną, jak i z drugą. Tutaj też poza jakimiś zabrudzeniami to raczej niczego nie znajdziecie. To się sprawdziło bardzo dobrze, klik się sprawdził bardzo dobrze, ten palet się sprawdził bardzo dobrze. Tu jak widzicie są takie dodatkowe zaczepy w tym miejscu oraz w tym miejscu. I to są zaczepy do elementu, który mam, ale którego nie użyłem na tej wyprawie, mianowicie... Moment, bo to mi tutaj leci. Mianowicie do kapturków przeciwdeszczowych. Takowe również się zaopatrzyłem. Nie brałem ich na tą wyprawę z prozaicznego powodu. Obniżałem wagę, żeby mieć jak najlżej. No co prawda wiecie, jakby to waży niewiele, ale ja nawet pedały kupiłem z tworzywa na tą wyprawę, więc nie zrozumiesz. Natomiast co jest fajnego, to jest to, że tutaj w środku jest kieszeń. Tadam, i można tutaj włożyć jakieś swoje rzeczy. Więc gdyby ktoś planował na przykład jazdę zimą z sakwami, powiedzmy traktował taką sakwę jako torbę na dojazdy do pracy, czy nie wiem, wybierałby się w jakieś miejsce, gdzie jest rzeczywiście bardzo dużo wilgoci i bardzo mokro i chciałbym mieć taką stuprocentową pewność, że nic mi nie zamoknie, no to w taki kapturek może się zaopatrzyć. Ja jechałem tydzień około w deszczu, nie zamokło mi nic. Nie zamokło mi nic, małe sakwy, duże sakwy, plus zaraz coś, co wam jeszcze dodatkowo pokażę, też mi nie zamokło. Więc kapturka nie używałem, ale mam. No i teraz dwie małe sakiewki. One są oczywiście w różnych kolorach też. Sakwa z plandeki, jak ja to mówię, służyła mi jako przechowalnia do... No, jak zwykle coś musiał powiedzieć, do narzędzi, do pompek, dętek, do jakichś tam multituli, tym podobnych rzeczy. Z tego względu, że wydaje mi się, że ten poliester łatwiej jest zachować w czystości w środku. Jeszcze tutaj nie myłem, bo tą wyciągnąłem teraz z piwnicy, z mojego warsztatu, który niedługo zobaczycie. No, ale bardzo generalnie bardzo fajna rzecz też do takiego segregowania sobie rzeczy. No i oczywiście miałem też dwie takie sakiewki z kordury. Jedna służyła mi jako przechowywanie apteczki, druga była moją kosmetyczką. W obu przypadkach mamy tutaj specjalne uchwyty, do których możemy podpiąć sobie specjalne tasiemki, przez co możemy z tego zrobić po prostu taką, wiecie, torbę biodrówkę. Bardzo fajna rzecz. O, i tutaj przy okazji jedna uwaga. W tej plandekowej jedno uszko się temu misiu odlepiło i nie mam tego uszka. Więc to będę musiał gdzieś tam zareklamować, może mi przyślą nowe uszko. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tylko muszę ją odnaleźć. O, jest. No bo tu mam jeszcze jeden kapturek, to sobie odłożę na bok. Jeszcze jedna rzecz, która była dla mnie niemałym zaskoczeniem, mianowicie taka mała sakiewka na kierownicę. Na górną rurę, tak? Mocowana z tej strony do rury sterowej, a tutaj do górnej rury ramy. W tejże małej sakiewce przewoziłem dokumenty i telefon, jakąś ładowarkę. No i zastanawiałem się też, jak to wytrzyma deszcz i próbę, wiecie, jakby otwierania jedną ręką, szarpania, ciągnięcia. Nic się z tym nie stało. Absolutnie jestem w szoku, że to wytrzymało ileś razy dziennie otwieranie, zamykanie, deszcz, nie deszcz, błoto, wszystko, absolutnie wszystko, co tylko można było. Zamek jest cały, uszczelnienie jest szczelne, nic mi nie zamokło. Także tutaj naprawdę bardzo duży plus. No ale to, co skradło moje serce zdecydowanie na tym wyjeździe i nie tylko, no to słuchajcie, worek transportowy 40-litrowy, który jednocześnie jest plecakiem. I to jest, uważam, świetne rozwiązanie, ponieważ z jednej strony jako worek transportowy, tutaj też możecie się przyjrzeć, nic mu nie dolega, absolutnie żadnych przetarć, żadnych jakichś dziur, nie wiem, brudu, czegokolwiek. Mimo że ten worek miał chyba najgorzej, dlatego że służył mi jako kocyk, jako stół do śniadania. Transportowałem w nim oczywiście śpiwór, matę,
namiot, takie rzeczy, wiecie, jakby bardziej gabarytowo. On sobie leżał wtedy na bagażniku i był spięty do sztycy po prostu w taki sposób, do sztycy, gdzie było siodełko. I tak sobie to leżało, sakwy go trzymały z boku, więc tutaj nic się z tym nie latał mi na boki. Natomiast samo to zastosowanie tutaj takich szelek uważam, że jest genialnym sposobem i pomysłem na to, jak zrobić taki worek jeszcze bardziej uniwersalnym. Ponieważ ja osobiście korzystałem z niego jeszcze kilkukrotnie podczas różnych innych wycieczek, po prostu jako torbę, jako walizkę. Z tym leciałem do Portugalii na ostatnią wyprawę w tym roku, na Rotę Vicentinę, na wybrzeże Portugalii. Także uważam, że to jest absolutnie świetna rzecz. Jest bardzo szczelna, jeżeli naprawdę tutaj zrolujecie to kilkukrotnie, to trzeba się naprawdę postarać, żeby to powietrze wypuścić. Także żadne deszcze, żadne błota, żadne brudy, żadne kurze tutaj absolutnie nie są temu straszne. No i tak pokrótce, słuchajcie, to chciałem wam przedstawić właśnie te rzeczy, które wam niniejszym przedstawiłem. Moja konkluzja, bardzo pozytywnie zaskoczony jestem jakością tych rzeczy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie dobrze, no bo Crosso gdzieś tam jednak no jest w tym świecie, no nie oszukujmy się, jakby jest znane i jest to marka, która robi rzeczy trwałe. Natomiast to, czego się obawiałem, a co zostało rozwiane, to przede wszystkim grubość tego materiału w kontekście jakby jego podatności na jakieś uszkodzenia. No naprawdę te sakwy, one są kurde cienkie, nie? Ja to już mówiłem w poprzednim materiale, ale no naprawdę są cieniutkie. Nie mam jak tego, nie mam mikrometru, bo suwmiarką pewnie suwmiarką też bym mógł to zmierzyć, no ale to jest na zasadzie, nie wiem, pół milimetra grubości, może milimetr grubości, no milimetr powiedzmy. I to się naprawdę nie przedarło, nie? A rower mój był zapakowany, widzieliście na zdjęciach, jak bardzo. I to wytrzymało. Dodatkowo oczywiście wodoszczelność, no to jakby wszystkie sakwy od Crosso i nie tylko, jak się zroluje kilka razy, no to one są raczej szczelne. No ale to jest absolutnie majstersztyk. I to jakby na każdą wycieczkę, na którą będę teraz jechał, będę ze sobą zabierał, bo to się sprawdziło naprawdę fajnie. Jest regulacja w zamontowaniu tego. Tutaj mamy dwa takie miejsca. Na dole mamy kilka takich przegródek, w których wkładamy sobie po prostu te paski, tak żeby dopasować sobie to do każdego roweru. No uważam, że to był bardzo dobry zakup. Zastanawiałem się, czy to mi jest konieczne, czy to będzie mi potrzebne, ale nie żałuję absolutnie żadnej złotówy. Także moi drodzy, z mojej strony to tyle. Gdybyście szukali czegoś dla siebie z Crosso, gdybym was zainspirował do tego, żeby coś sobie wybrać, to oczywiście kod rowerowe wyprawy w sklepie Crosso na sakwy, bagażniki, jakieś różne akcesoria bikepackingowe działa i dostaniecie 10% rabatu. Ja sam z tego skorzystałem, także myślę, że warto. No i osobiście, jeśli teraz bym miał wybrać na przykład Plandeka czy Cordura, mówiąc w skrócie, wybrałbym Cordurę bez dwóch zdań, ze względu na jej wagę. Jeżeli miałbym wybrać haki czy rodzaje jakby montażu, te, które są dostępne, czyli te metalowe haki, Click i Rail, to prawdopodobnie wahałbym się między Clickiem a Railem. Wydaje mi się, że na moje potrzeby, mimo że trochę jeżdżę, Clicki w zupełności mi wystarczają, ja nie odczuwam jakiejś konieczności upgrade'u. Natomiast jeżeli są z podobnych tworzyw te systemy zbudowane, którykolwiek wybierzecie, będzie bomba. Moim zdaniem będzie bardzo, bardzo dobrze. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o jazdę z sakwami. Do następnego materiału. Dzięki za oglądanie. Cześć.